i nie słyszałam w ogóle tego słowa nigdy wcześniej, ale okazało się, że jest to coś, co właściwie praktykuję od zawsze, ale nigdy tego nie nazywałam. Ja się po prostu stale staram być i bardzo sobie cenię poruszenia i tak naprawdę każda chwila może być poruszająca i warto z tego korzystać i tego nie przegapiać. Przede wszystkim witaj w projekcie To Ważne. Jesteś już w jakimś sensie mentalnie w nim od dłuższego czasu, ale dzisiaj nastąpił ten moment, że zrobiliśmy sesję zdjęciową, co mnie bardzo cieszy. To, co chciałbym od Ciebie się dowiedzieć, po pierwsze, to dlaczego w ogóle wzięłaś udział w tym projekcie, co Tobą kierowało? Co spowodowało, że tutaj się spotkaliśmy? Że to ważne. I chyba tyle, albo aż tyle, bo bardzo mam ochotę wspierać projekty, w których można się wypowiedzieć i można poruszyć tematy, które są ważne. A więc ucieszyło mnie to, że dałeś mi możliwość wyboru tego, tej ważności, która jest ze mną bliska. Wydaje mi się, już trochę mi powiedziałeś, że być może jest to ważność, która też dla innych okaże się bliska i jest to coś, o czym warto mówić i co warto poruszać. Wybrałaś temat uważność, który też mi jest dość bliski. No ale powtórzę się, dlaczego właśnie ten temat? Ja jestem z uważnością związana bardzo blisko, właściwie w każdej chwili, od paru lat, ponieważ kiedyś zatrzymał mnie podcast. Nie chcę też do końca opowiadać jakby całej teraz długiej historii, ale są takie chwile czasami w życiu, w których nie wiem, coś usłyszymy, czegoś doświadczymy i nagle to trochę nas przekłada na inny tor, przynajmniej ja tak mam. I podczas pandemii, gotując coś nagle, słuchając podcastu, zatrzymałam się z łyżką i słuchałam bardzo uważnie pani, która opowiadała o mindfulness i uważności. I nie słyszałam w ogóle tego słowa nigdy wcześniej, ale okazało się, że jest to coś, co właściwie praktykuję od zawsze, ale nigdy tego nie nazywałam. Poczułam, że jest to coś, od tego się zaczęło, co prywatnie pomoże mi być lepszą aktorką, lepiej pisać, ale przede wszystkim być może być lepszym człowiekiem po prostu. I wyszłam w ten temat. Dzisiaj jestem certyfikowanym nauczycielem mindfulness, więc uważność stała się dla mnie bardzo bliska. Myślę, że jest to taki obszar, który traktuję nieco misyjnie, chociaż nie za bardzo lubię to słowo, ale jestem przekonana, że gdybyśmy wszyscy zajmowali się uważnością i byli bardziej uważni na siebie i na drugiego człowieka, to świat by był po prostu dużo, dużo lepszy. Jestem w stanie się z Tobą zgodzić w 100% co do tego tematu, że rzeczywiście jako ludzie też trochę za mało na siebie zwracamy uwagi i to nie jest do końca fajne, ale może tym projektem trochę to też zmienimy. Zdjęcie, które zrobiliśmy, jak na moje oko, pięknie pokazuje ten temat i wspaniale tam w tym temacie się odnalazłaś. Byłem naprawdę urzeczony tym, co potrafisz ze swoim ciałem wykonać, bo jednak było to dosyć, no może nie ekwilibrystyczne zadanie, ale jednak wysiłkowe było, nie? Nieco bolesne. Dokładnie, no ale piękne rzeczy podobno rodzą się od bólu. Gdybyśmy mogli spróbować receptę znaleźć, tak jak Ty znalazłeś receptę na znalezieniu się w tym kadrze, to może jakąś taką receptę albo taki może sposób, który pomaga w byciu tu i teraz i w znalezieniu tej uważności, powiedzmy na co dzień, to Ty jako certyfikowany może tutaj już, prawda, no, doradca w tych tematach, może byś mogła podać taki chociaż jeden tip, który by nam trochę pomógł w tym? Mam fantastyczny jeden tip i chętnie go podam, ale zanim mogę, bo trochę zmieniliśmy koncepcję naszego zdjęcia, no tak. I cieszę się, że tak się wydarzyło, bo to, co zrobiliśmy finalnie, to, że użyliśmy lustra w taki sposób, przypomniało mi pewną przypowieść, która jest bardzo uważnościowa i chciałabym ją tak szybciutko opowiedzieć. Super, dawaj. Uczeń zapytał mistrza, dlaczego świat jest nastawiony wrogo do człowieka? Czy świat jest zawsze zły, czy czasami jest dobry? I mistrz powiedział, opowiem ci, jak świat odnosi się do człowieka. Był pewien król, który wybudował piękny pałac i w tym pałacu było wiele cudowności. Była tam też komnata,
która była zbudowana z luster. Lustra były na podłodze, na ścianach, na suficie. Ta komnata była zbudowana też tak, że na każdy dźwięk odpowiadało echo. I któregoś dnia do tej komnaty wszedł pies i stanął w zdumieniu, ponieważ nagle zobaczył sforę psów i to, co zrobił, to pokazał kły i ta sfora psów odpowiedziała mu pokazanymi kłami. Pies zaczął warczeć, odpowiedziało warczenie, pies zaczął szczekać, biegać tutaj z powrotem, próbował ugryźć te swoje odbicia. Odbicia odpowiadały mu tym samym, próbowały go ugryźć i nad ranem królewska służba znalazła wycieńczonego absolutnie psa. Psa, któremu tak naprawdę poza jego własnym odbiciem nic nie zagrażało. Bo widzisz, powiedział mistrz, świat nie jest ani dobry, ani zły. Świat wobec człowieka jest neutralny i świat jest odzwierciedleniem tego, co myślimy, co czujemy, tego, jakie mamy pragnienia i jak działamy. Bo świat jest jednym wielkim lustrem. I czuję, że to jest bardzo uważnościowa przypowieść i uważność pozwala nam na zwrócenie uwagi na to, jakie są nasze myśli, co się tam w głowie opowiada, że mamy na to wpływ, że nie jesteśmy swoimi myślami. Pozwala nam zwrócić uwagę na emocje, które są bardzo często informacjami dotyczącymi tego, co jest dla nas ważne i tego, na czym nam zależy. I też na nasze ciało, które cały czas komunikuje nam stale, że na przykład coś jest nie tak. A więc uważność pozwala nam w tym stałym kontakcie ze sobą sprawnie reagować i przede wszystkim świadomie decydować. A odnośnie tipów, to chyba najprostszym łącznikiem z teraz jest oddech. Po prostu, ponieważ oddech wydarza się zawsze teraz. I póki żyjemy, to on będzie zawsze teraz i on też nam daje dużo informacji na temat tego, co się z nami dzieje aktualnie. Czyli zwrócenie uwagi na oddech bez próby kontroli oddechu, bez starania się wpływania na niego, po prostu pobycie ze sobą i obserwowanie wdechu i wydechu potrafi w wspaniały sposób i bardzo szybko ukoić układ nerwowy, wzmocnić naszą odporność. Ale przede wszystkim też zauważyć na przykład to, że tam cały czas się myśli i co się tam myśli, bo często myśli, które cały czas w naszej głowie krążą, tak nas angażują i zupełnie nieświadomie, że coś tam się pojawia, my od razu na to reagujemy, od razu podążamy za impulsem, nie zawsze świadomie i nagle jesteśmy w jakimś zupełnie dla siebie nieoczekiwanym miejscu, a uważność jakby pozwala nam przede wszystkim na świadome wybieranie, chyba to jest najistotniejsze. Brzmi bardzo uważnie i rozsądnie i że tak powiem celnie. Zawsze gdy pytam tutaj osoby, które zasiadają na tej kanapie bądź jeszcze na drugiej, w innym studio, w którym robiliśmy sesję, zawsze zastanawiam się właśnie jak te osoby, bo to zawsze robimy po sesji taką rozmowę, zawsze zastanawiam się nad tym, jak ta osoba podczas tej sesji się czuła, czy cokolwiek, wiesz, było więcej niż tylko takie techniczne pozowanie. Nie zawsze pytam o to, ale tym razem chciałem Cię właśnie zapytać, bo miałem wrażenie, że Ty właśnie oprócz tych takich drobnych tam, prawda, niewygód, które były od strony technicznej, bo to była taka dosyć niekomfortowa pozycja w tym pozowaniu, to miałem wrażenie, że Ty bardzo miałaś właśnie ciekawy kontakt z tym promieniem światła, który Cię otaczał, z którym miała, znaczy, który jakby z Tobą, czy Ty z nim wchodziłaś w reakcję i tak się zastanawiam, co ten promień światła tak Cię poruszył? Co on tak Ci tam nagle zrobił? Bo się to mnie zaciekawiło mocno. Tak, rozmawialiśmy trochę o poruszeniach wcześniej. Tak. I to też jest bardzo blisko uważności. Ja się po prostu stale staram być. I bardzo sobie cenię poruszenia i nie chciałabym im zaprzeczać, nie chciałabym ich odpychać i to, że boli, powiedzmy, to nic złego się nie działo, ale mam ochotę tego doświadczać, mam ochotę przeżyć życie odnośnie uważności, a więc to też jest taki temat, który przeżywania, doświadczania, bycia i korzystania z tego, co się wydarza i bycia w tej chwili z tym promieniem światła i z tym tematem i z tym, co czuję w ciele,
I tak naprawdę każda chwila może być poruszająca i warto z tego korzystać i tego nie przegapiać. Też mam takie zdanie, jest taki pan, który się nazywa Jon Kabat-Zinn, on jest twórcą metody, takiego programu redukcji stresu w oparciu o uważność. I on kiedyś powiedział, że nie możesz zatrzymać fal, ale możesz nauczyć się surfować. I bardzo lubię to zdanie, bo ono mówi o tym, że bez względu na okoliczności, jakie się wydarzają, czyli chociażby tę niewygodną chwilową pozycję tu, jakby mogę spróbować w tym być i wziąć sobie z tego, z tej sytuacji to, co mogę najlepszego. Mówiliśmy wcześniej o elastyczności przez chwilę. Tak. I mówiłeś, że jesteś elastyczny i cieszę się, jakby dobrze to słyszeć, bo myślę, że elastyczność otwiera wiele nowych możliwości, poszerza horyzonty i pozwala nam się odnaleźć w sytuacjach tak w ogóle, czyli właśnie surfować bez względu na to, jakie w naszym życiu aktualnie są fale. Mhm. Zgadza się, tak. To ma jak najbardziej znaczenie moim zdaniem, szczególnie jeśli chodzi o gatunki też, jako my jako ludzie, że tak naprawdę całkowicie już schodząc do takiego, wiesz, tego tematu przetrwania, to gdyby nie elastyczność, gdyby nie uważność na zmiany, jakie są właśnie na świecie na okrągło, to ludzkość już pewnie by dawno wymarła. Dinozaurów, które zabrakło elastyczności. Jakby... Świat jest jedną wielką zmianą. To tak. A tak naprawdę jedyną pewną jest stała niepewność. Tak, tak. No ale to są już w ogóle jeszcze głębsze tereny, także dzisiaj się chyba w nie nie zagłębimy, ale może przy okazji kolejnego projektu, przy którym być może się kiedyś jeszcze też spotkamy. Póki co, dziękuję w takim razie i mam nadzieję do zobaczenia na wernisażu albo tu w Polsce, albo gdzieś tam w świecie, gdzie nam się uda spotkać. Już Cię teraz zapraszam. Dziękuję bardzo. I też dziękuję za rozmowę. Okej, to tak zaczęliśmy, kamera poszła, dźwięk poszedł. My jesteśmy. My jesteśmy. One sobie poszły. Okej.